Dobra. Nagrywa się, nagrywa się. A teraz. Dobra, moja żona zmarnowana. Aj, dobra. Jesteśmy teraz dobra, w kanale, jesteśmy... tak? Nie, nie w kanale, w kolei już. W kolei, jesteśmy na dworcu. Co jest na mapie? Na czym myśmy tam. Na czym myśmy skończyli? Aha, na erze kanałowej. Tak, mamy w Preston, mam swoją dwójkę przędzalnię, mam w Burnley węglarkę, w Koln mam dwójkę przędzarkę, Blackburn mam trójkę żelazo, dwójka żelaza jest w Manchester moja, a twoje jest tak, Lanchester obrócona, przędzalka trójka, Warrington, twoja dwójka, Port, trójka twoja przędzalnia w Manchester, wszystko poobracane, no i w Koln się wcisnąłeś. Tam też jest trójka twoja. Ale zobacz na taką sytuację, że... Nie ma żelaza. Teraz mamy, tak, nie ma żelaza, to jest pierwsze co. Ty masz oprócz czwórki huty wszystkie postawione, tak. Ja ani jednej huty nie postawiłem jeszcze, ale mam hutę jedynkę, więc będę musiał zrobić rozwój tego dewelopa. Ale to, co teraz nam pokazuje punkty, nie? 73 punkty mam ja, ty masz 59. Widzisz, ja mam trzy przędzalnie, trójki postawione, czyli jakby standard w takich grach wieloosobowych. To daje 27 punktów w pierwszej erze i 27 w drugiej erze, nie? Także i to też zrobiłem dzięki temu, że ty pchałeś się w żelazo i dzięki temu, że też budowałeś kanały, nie? Ten Fleetwood, Preston i Preston Lancaster. A dlatego się nie powinno kanałów budować. Mhm. Bo ty tracisz na to akcje, tracisz na to akcje. Pieniądze, akcje, no głównie akcje, tak? A ja na tym po prostu korzystam, bo sobie wtedy mam wygodne połączenie, szczególnie jak ty połączenie z portem zrobiłeś w tym Fleetwoodzie i on w ogóle zniknął, bo to była jedynka, nie? No to jak siądę z kolegami na dzielnicy, to będę ich zachęcał do budowania kanałów, tych połączeń tak. W kanałach. Tak, tak, mów, że to bardzo pomaga, tak. Ale tylko nie mów komu. Także tutaj ewidentnie trzeba się wozić. No bardziej może... No ale jak każdy zna tą zasadę i nikt nie buduje, to... Znaczy to jest właśnie ten motyw, że ty musisz jakby... tak, tak, jak każdy zna tą zasadę, to jest właśnie ten motyw, że musisz jak najbardziej to opóźniać. Albo zrobić, nie wiem, jedno połączenie, tak? Ty chyba wybudowałeś ze 3 albo 4 kanały. No. Tak w sumie to starasz się jak najmniej budować. Wiadomo, że no czasami trzeba. Ja też tam coś wybudowałem, jakiś jeden kanał z Boltonu do Manchesteru, czy tam z Manchesteru do Warringtonu. Więc dwa kanały, no. Tylko ja wybudowałem dwa, ty bodajże raz, dwa, trzy, cztery, no. No, ty cztery, ja dwa, ale chodzi o to, że ja bardziej skorzystałem na twoich, a ty na moich nie. No. W ten sposób, że jak już coś budujesz, to starasz się pod siebie, a nie pod kogoś, nie? Ale to tak w teorii mówię. Mhm. Staramy się po prostu wyczekać, żeby delikwent nam podstawił kanał, tak? Jak gramy w więcej osób, to wiadomo, że ktoś tam zbuduje w końcu ten kanał, tylko staramy się tak manewrować, żeby to... Szkoda akcji, no. Szkoda akcji. W kanałach, w erze kanałowej powinniśmy robić ten rozwój, te dewelopy. To jest dobry moment, nie? Na takie zagrania. To tak a propos, tylko tak mówię, że... No dobra nauczka na przyszłość, tak. Szczególnie, że w tym nowym brasie Birmingham mam wrażenie, że opłaca się bardzo iść w połączenie. Nie wiem dlaczego, ale mam wrażenie, że jest dużo punktów za połączenia. Tak. Wynikać, tam... Ale nie wiem. Takie mam po prostu pierwsze gdzieś tam skojarzenia. Znaczy tam jest bardzo dużo miejsc, dużo bardzo szybko się lokacje zapełniają. I te połączenia naprawdę dają dużo punktów. A jeszcze potem w tej erze kolejowej tam piwo dochodzi do budowania, to obraca kolejny tam przemysł oprócz węgla, więc no ale ogólnie w Brasie czy tym Birmingham opłaca się budować połączenia. No w kolejach to już ewidentnie. Im tańszy węgiel, tym bardziej się opłaca. A jeszcze chciałem tylko jedno zwrócić uwagę, jak ty wybudowałeś dwie przędzalnie poziom drugi, zarobiłeś na nich 10 punktów, nie? Dwie przędzalnie, tak. Poziom drugi, 10 punktów, a jedna przędzalnia, poziom trzeci ma już 9 punktów. No, więc tak naprawdę przeskok. Twoje dwie przędzalnie kontra jedna moja to jest już praktycznie to samo, tak? I ty znowu zmarnowałeś, można powiedzieć, dwie akcje na budowanie dwójek, kiedy ja tam sobie, powiedzmy, te akcje wykorzystywałem na te dewelopy, tak? Pchałem mocno, żeby
żeby potem już wyjść na te lukratywne przędzalnie. To takie jeszcze dlatego no, się nie opłaca budować tego niższego rzędu. Nie? Wystarczyło ewentualnie odwrócić żetonik, żeby się o niej dowiedzieć. Ale to, co wcześniej też rozmawialiśmy w poprzedniej rozmowie albo w kuluarach, że czy nie budować jakiejś niskiej przędzalni, żeby komuś porty poobracać, nie? Takie trochę kamikadze. No, czasami się to opłaca, żeby zrobić przędzalnię jedynkę, obrócisz komuś porty, albo wyczyścisz ten demand track, ten tor popytu na bawełnę. No jedną przędzalnią go nie wyczyścisz, ale na pewno coś tam może. No tak, ale opuścisz. To też jest jak więcej osób siedzi przy stole. A i każdy tak cyknie jedynkę. Tam... Każdy coś tam próbuje kogoś tam podejść, nie? To czasami taka akcja z partyzanta może przynieść efekt, szczególnie jak ta osoba na przykład potem w porty inwestuje, tak? Mhm. Najpierw coś tam zrobi, jakąś bzdurę, a potem porty podstawia innym, żeby oni jego porty odwracali. Dlatego wystarczy popatrzeć na porty, tak? Port trójka ma 6 punktów, a port czwórka ma aż 9 punktów, także to jest też super, super zysk, bardzo tanio, bardzo dużo punktów. Także tutaj, ale to tak bardziej taktyka na więcej osób. Dobra, ale ja jak zawsze gadam, to tak jeszcze taki jakby komentarz do zakończenia tej ery kanałowej, a teraz jesteśmy w tej kolei i... Co jest jeszcze ważne? Ty masz kupę pieniędzy, masz 93 funty, ja mam 59. Jesteś pierwszy, więc węgiel jeszcze mamy tam na torze, więc możesz swobodnie sobie wyciągnąć. Wyciągnąć, żeby... Podwójnym połączeniem jakimś. Ewentualnie sobie wybudujesz kopalnię i potem sobie zrobisz podwójne połączenie, ale to też mi zostawi węgiel, bo ty wybudujesz kopalnię, która ma cztery kostki węgla, więc mi zostanie, nie? Więc jak masz dużo kasy, to lepiej wybudować te połączenia. One na pewno przyniosą zysk, punkty, a druga rzecz, że będziesz mógł wtedy bardziej się rozwinąć, tak? Już nie patrząc na swoje karty. W sensie nie musisz mieć tych miejscowości, tylko te symbole przemysłu. I co jeszcze chciałem powiedzieć, że mi zostały trzy przędzalnie, te czwórki, tak? Czyli to jest 36 punktów, więc pewnie będę się starał iść, tam będę szedł w te przędzalnie. Tobie się trójki odblokowały, ale nimi nie złapiesz mnie, tak? Więc tutaj ja bym na twoim miejscu walił w stocznie. Tak, bo dwie stocznie, dwójki dadzą ci 36 punktów, czyli tyle co mi za te przędzalnie, tylko że znowu tu jest myk, że nie ma żelaza na ten develop, chociaż ty sobie możesz spokojnie zbudować swoją ostatnią hutę, ale potem ja cię będę próbował zabudowywać tym. Chociaż ja nie wiem, czy dużo żelaza zużyjesz, tak patrząc na to, na naszą sytuację, na nasze żetoniki. No i to jest też taki mój dylemat, czy ja mam być, wiesz, grać brzydko i iść w stocznię, żeby ci przynajmniej jedną odciąć, czy jakby grać tak jak za Jurka Brzęczka, iść po prostu bronić się i jakoś tam przędzalnie postawić, żeby pewne punkty mieć. Jakoś słaby styl, bez agresji, ale cel uświęca środki. Także to tak, no ciekawie będzie. No mam przewagę przez te duże przędzalnie, ale to nie jest też nie do odrobienia, że tak powiem. Chociaż no, te huty mogą cię kosztować. Plus jeszcze 1000 więcej partii ode mnie, to też jest drobna przewaga. No ja mam karty takie niezbyt na razie umożliwiające mi budowę stoczni, bo żadnej karty ze stocznią ale nie, mam Barrow in Furnes, czyli tam mogę się wcisnąć i tam zbudować sobie pierwszą stocznię. A, dobra, tylko inna druga rzecz. Jak teraz chcesz połączenia kolejowe budować, to musiałbyś zacząć z jakiegoś miasta, gdzie jest... Preston. Aha, gdzie jest węgiel do następnego. Gdzie jest port, tak, gdzie jest węgiel. Więc jedyna u nas lokacja, gdzie jest w sumie węgiel, to jest Warrington, tak? Ewentualnie z Colne do Yorkshire, ale to jest bez sensu. Ale z Blackpool ewentualnie. Albo gdzieś... Blackpool nie ma kotwicy, nie jest portem. A, Scotland. Okej, dobra, Scotland. No. Jest Szkocja, ale do Szkocji nie masz dostępu, bo ja tylko jestem w tym Lancasterze. Także albo rozpoczynasz gdzieś od węglarki w Wigan Blackburn i potem ciśniesz tam Preston Lancaster, żeby sobie zostawić ten Baron Inferns, albo z Warringtona robisz, nie wiem, cztery połączenia, nie?
Bo prawda też jest taka, że jak nie dojdziesz Preston Lancaster tym połączeniem, to ja będę próbował cię tam zablokować, chociaż nie mam karty na to, powiem uczciwie. Żeby wtedy bym port w Lancasterze wybudował i połączenie w dół, żebyś ty nie mógł właśnie się budować w Barrow. Znaczy nie. Aha, no nie tak, nie postawię podwójnego pokniu. Czyli mogę sobie we Fleetwood postawić ewentualnie port. Nie mogę. Ale w Preston mogę sobie postawić port i pójść z Preston do Barrow in Ferns. Tak zrobię. Ok, weźmy kartę Preston. Ja chyba swoją gotówką bym walił z Warringtona Wigan, Preston, Lancaster i potem Warrington, Manchester. A żeby... Tak myślę. Żeby walić jak najwięcej połączeń. Ale to spróbuj z tym Prestonem, z portem. Dobra, przekonałeś mnie. Okej, okay, no jakich kart nie będę potrzebował? Bolton? Czy Bolton, chce się witać z Boltonem? Burnley, Barry. Dobra, do Barry sobie jakoś może dopłynę. Fleetwood, jeszcze mógłbym się pozbyć Fleetwood. Nie, to jest chyba jedyna karta, tak szczerze mówiąc. Dobra, ale mogę rozpocząć, nie mogę też rozpocząć połączeń. Aha, muszę iść po prostu z Preston do Wigan i do Warrington do Runcorn. Dobra, na takiej zasadzie. A nie, dobra, widzisz, ja ci źle mówię. To, tak, byś musiał Manchester, nie, to też nie zrobisz. Czyli nie, no Preston Wigan robię, w jednym ruchu, a nie, nie robię, bo nie mam połączenia. Nie wyciągniesz węgla, tak, nie robisz, dobra, bo widzisz, ja tak cały czas mówię, a to jest moje ten, mój port. Tak, czyli muszę postawić nie co do Manchester Warrington. Tak, jednak. Fantastyczne dywagacje. No i tutaj też zahaczamy o inny tutaj, jak to mówi Piotrek, case, że trzeba jednak mieć te swoje przemysły, swoje żetony też mądrze poustawiane, tak? Że też nie ma co tam na pałę budować, tylko no, też ja zbudowałem zupełnie przewidzieć, na pałę. Co... No, a to jest jednak bardzo ważne, jak przygotujesz tutaj sobie jednak... podłoże. Jednak co by nie mówić, to czy to jest gra dwuosobowa, czy czteroosobowa, to co centrum planszy, powiedzmy tutaj Bolton, Blackburn, Manchester, to są jakby takie kluczowe lokacje, z których się potem wszędzie rozwija, tak? No akurat na dwie osoby Manchester już jest jakby końcową stacją, ale na więcej osób już się nam potem otwierają. Jest Oldham i Stockport, także to są takie kluczowe. Ewentualnie Wigan. Wigan też jest bardzo, bardzo ważne, bo ma blisko do Liverpoolu. Dobra, i teraz połączenie Lancaster Barrow Inferns. Nie. Dlaczego? Nie, to tak, bo otwierasz mi, ja sobie zdevelopuję i zbuduję stocznię. Tego nie robi się. Wystarczy ci, już jesteś do Lancasteru, masz dojechane koleją. Aha, nawet jak ty postawisz, to... Okay. Ty już masz przejazd, tak? Dobra, więc to sobie to Preston Wigan albo Preston Blackburn, jak tam wolisz. Zależy, jakie tam masz karty. Chociaż chyba Wigan lepsze. Bo Wigan daje ci to, że jesteś przy Liverpoolu. Gdzie masz miejsce? Na stocznie. Teraz ty. Wydałeś 28 i jest słabo z węglem. Więc jeżeli wydam mniej, to będę pierwszy, co jest miłe. Jedyną moją kartą na węgiel to jest Blackburn, więc sobie tam postawię w Blackburn. Coś, co jest węglarką. No i z tego Blackburn zrobię... powiem tak. Ja zaatakuję Bolton i Manchester, żeby mieć dużo punktów. Czyli, dobra, buduję... Wyrzucam kartę kolne, bo już nie kolne, bo mamy zapchane. Mhm. Dobra, Blackburn, Bolton. Jedna kostka jest moja.
I z Boltonu do Manchesteru to jest za 7 punktów połączenie. Które jest w sumie najlepsze tam. No Manchester ogólnie ma najlepsze połączenie. Ja przy pana to mam doskonałe połączenie. Dobra, ja wydałem, ty wydałeś 28, ja wydałem 22. Wydałem 7 na kopalnię plus 15 na węgle, z czego sobie jeden węgiel zaoszczędziłem, bo dwa moje węgle poszły. No i dobra, teraz myk wygląda tak. Co mogę zrobić? Czy budować już te cotton mille, czy jeszcze się pakować w węgiel, póki jest tani? 37, mało. Mogę budować połączenie, mogę zdevelopować mimo wszystko przynajmniej jedną moją hutę żelaza, żeby sobie to żelazo postawić, ale de facto żelazo tobie postawię, więc jeszcze chyba zaczekam, co ty zrobisz. Zrobię inaczej, jednak sobie wybuduję sobie jeszcze jakieś tam mądre połączenia, żeby cię trochę tutaj obciąć. Moją kostkę zabiorę. Manchester do Warringtonu, żeby mieć tutaj 6 punktów. No i zrobię chyba Bolton Wigan, tak mi się wydaje. Albo zrobię Warrington Wigan, żeby ci odciąć ten baron. Warrington Wigan. Chociaż nie, bez sensu. Wigan Bolton. Na punkty będę szedł. Tym sposobem jestem biednym człowiekiem. O dużej ilości punktów. Co jeszcze mogę? Myślę, co mam, mogłem zrobić, jednak wziąć ten pożyczkę i potem zbudować to, bym miał więcej kasy, a teraz jestem biedny. Ale dobra, ale zbuduję w Manchesterze mimo wszystko. Tani węgiel, żebyś miał. Źle zrobiłem, powinienem wziąć pożyczkę, potem budować połączenia, żeby kopalnia mi się odwróciła, to bym miał spłaconą pożyczkę, tak? No niestety, no ale zobaczymy, co dalej. Dosypałem węgla. No, ale podcinałeś mnie to ładnie. Ty masz kupę kasy, ja nie mam pieniędzy. Ja mam 21, ty masz 67. No i ciekawe jest to, że nie mamy żelaza, tak? Ja się nie kwapię do budowy huty, a ty w sumie na razie też nie. Miejsca na hutę żelaza mamy dwa puste, trzy nawet, Preston, Bolton i Barrow. No dobra, lecimy z połączeniami. Na razie nie widzę nic ciekawszego. No byś musiał płynąć dosłownie w stronę stoczni, żeby tutaj próbować też niwelować wynik punktowy. No mogę iść do Liverpoolu, mogę iść do tego Baron Ferencz i postawić stocznię, póki są pieniądze, a mogę też... Nie wiem, no, zastanawiam się, czy iść w tą stronę Blackburn na przykład, żeby ciebie odciąć i żebyś nie mógł sobie postawić kolejnej przędzalni w Burnley, no ale z drugiej strony możesz w Bury, możesz w Boltonie, więc jest tych miejsc na przędzalnie bardzo dużo. No możesz zbudować Manchester Bury i Bury Bolton, o, i mnie odcinasz z tamtej strony. To nie jest głupie, Bury odciąć. Chociaż nie mam tej karty na ręce, przyznaję się, nie wiem, jak ty nie masz też, to znaczy, że nam dojdzie. Bary mam. No to też jest jakaś tam myśl, nie? Tylko, że też kwestia tego, czy wykorzystasz potem tą miejscowość, no tak. Bo jeżeli ja nie będę miał kart i tam, nie wiem, ty nic nie zbudujesz tam, albo jeden żeton, to też jest mniej punktów. Dobra, na razie pójdę
z Wigan do Blackburn i z Wigan do Liverpoolu. Ja mam mało kasy, więc na razie stoczni tutaj nie planuję. Nie mam nawet czym walczyć. To jest to właśnie, że w pierwszej erze powinieneś zamiast, nie wiem, budować kanały, na przykład rozwinąć sobie już stocznie, nie? Żeby zostały ci te dwójki. No tak, bo ja te stocznie jeszcze przecież muszę rozwinąć. No. I to cztery aż. Te. A żelaza nie ma. I Wigan Liverpool. Okej. Okay. Czyli za teraz sobie muszę postawić, powiedzmy, z żelazo, żeby pozyskać te żelazo. Ile żelazo kosztuje? 12. Ale to już bym cię przegonił, więc nie mogę tego zrobić. Więc mogę sobie bardziej pożyczkę wziąć po prostu w tym momencie. Ewentualnie dwa rozwoje. Zależy. No. Dychę, tak. Zależy, jaki masz plan. Czy chcesz być pierwszy, czy dalej chcesz, wiesz, no, dwa ruchy kolejne, no, czy oddać inicjatywę. Jeżeli masz szczwany plan, to... Szczwanego nie, ale lepsze to być pierwszym dwa ruchy, niż nie być. Okay. No nie, no czasami właśnie to jest to, że oddajesz mi, ja próbuję, nie wiem, buduję kopalnię, hutę, coś się tam pojawi nowego, nie? No ale zobaczymy. Dobra, weźmy pożyczkę. Ja mam mało pieniędzy, praktycznie bardzo mało, 20, także ja na pewno już będę brał pożyczkę w tej rundzie. Mam też tylko 20 kasy, więc nie wydam dużo, więc najpewniej będę robił właśnie dwa ostatnie ruchy i dwa pierwsze w kolejnej turze. Dobra, lecimy dalej. Więc teraz, no i tak stoczni jeszcze nie postawię, bo to są aż dwa rozwoje, tak naprawdę dwie akcje rozwojów musiałbym poświęcić, żeby się dopchać do tych właściwych stoczni. To nic, najpierw zbudujemy w Bolton stal. Mogę czy nie? Jest tu gdzieś węgiel dostęp? No jest tam do tego, do zewnętrznego rynku. Jest. I kolejna karta na rozwój. Czyli wydałem 20. Postawiłem w Boltonie ostatnią hutę stali. Rozwinąłem z punkt 0 właśnie stoczni. I jeszcze zostało mi dwie stocznie do rozwinięcia. Dobra, to ja tak zaciągnę pożyczkę. I drugim ruchem. A nawet nie muszę się specjalnie wysilać, żeby tutaj coś wykombinować. Co zrobię drugim ruchem? Mogę sobie zbudować węgiel w Blackburn, tak też zrobię. Dobra, mam dużo, dużo pieniędzy, w końcu 66. To teraz jest trochę węgla, trochę żelaza. I więc wykorzystam kartę Cotton Mill. No i zbuduję w Boltonie przędzalnię czwórkę. I wybuduję sobie w Manchesterze, niech już będzie, żeby zablokować ci ostatnie okienko w Manchesterze, drugą przędzalnię za milion.
Ja specjalnie wstawiłem tak, ty żelazo wyprodukowałeś, to ja sobie wstawiłem węgiel, który też zjadł żelazo, ale kostki węgla się tam od razu sprzedały. Także zarobiłem na tym, jeszcze teraz wybudowałem w miarę po taniości te przędzalnie. Chociaż po taniości to tak dużo powiedziane. No ale mam dwie przędzalnie, jestem majętny. Zamożny. Została mi aż jedna przędzalnia. Jedna przędzalnia, huty do rozwinięcia i czekam na twoje działania. Mam na ręce dużo portów, także akurat porty stworzę pod moje przędzalnie. Trzy kostki węgla, jedna kostka żelaza. Tak się gra. Powinniśmy w ogóle wyczyścić cały tor. No i Paczek, teraz cię po kieszeni ten stocznia łupnie. No niestety. To jest trójka. No ale mimo wszystko będzie droga, ale będziesz dalej pierwszy, bo wydałem jeszcze więcej. Okej, zostało mi 32 kasy. Jak buduję... Aha, podwójne to jest... Dobra. No spróbuję tak zrobić. Okej, czyli tak. Najpierw chcę wyczyścić węgiel. Tylko jak mogę wyczyścić węgiel? Pytanie. Kurczę, nie wyczyszczę dwóch kostek węgla. Nie ma jak. A czemu nie? No, nie ma. Miejsc na połączenia jest milion. A, no tak, przecież to dobra. Już się zawiesiłem. No przecież chciałem połączenia budować. Dobra. Użyję karty. Może być ta. Build Links. I niech to będzie Preston Berag. Okej. I jeszcze jedno połączenie. Teraz chcę spróbować zabudować w Manchester twoją kopalnię. Ha, nie masz kasy. 9. Ajejku. A ona kosztuje? Zabudowywanie kopalni to jest taka bieda. Bo ona kosztuje 8, tak ale dokładasz. Żelazo kosztuje 5, czyli 13 by kosztowało. No. Dokładnie, dokładasz do biznesu, który i tak nie jest rentowny, tak jak polskie kopalnie. Nie, zabudowywanie kopalni okej, okay, przy okazji można, ale jakby punktowo to się niewiele opłaca. Mhm. Nie wiem, możesz sobie pożyczkę wziąć. Tak, będę musiał. Albo pożyczkę, 23 wydałeś. No ale zostawiasz mnie w sytuacji, że jest czysty, w ogóle czysty tor surowców. No ale dobra, zrobimy jeszcze coś takiego. Okej, czyli postawiłem połączenie do Preston Lancaster, później Burnley Blackburn i dostawiłem kotwicę w Lancaster. Co ja mogę? Ja mogę wziąć... nie mam za bardzo miejsca. Spróbuję zrobić coś innego. To ja sobie wezmę pożyczkę i zbuduję węgiel, mimo kopalnię numer 3 bez żelaza, ale jedyną kartę coal mine, i zbuduję to w Wigan. Tak mi się wydaje. Potem jakie mam perspektywy, już nie mam za bardzo karty, żeby tutaj, albo nie w Wigan, tylko w Warringtonie, albo dobra, w Wigan niech będzie. Nie powinienem w Wigan budować, bo ty jesteś tam beneficjentem przy połączeniach, ale okej. Okay. Nie unikniesz. Dobra, teraz jest ostatnia runda, żeby brać pożyczki. Co ja mogę tutaj zrobić mądrego? To wezmę sobie jedną pożyczkę.
I drugim ruchem ręce. A, zbuduję sobie port w Liverpoolu. Dwójkę po dwójkę, ale sobie zbuduję. Okej, okay, czyli ja muszę wziąć pożyczkę. Lepiej ze trzy. Skąd wiesz, że to już jest ostatnia runda na wzięcie pożyczek? Bo cztery do końca zostają. Aha, 6 z 10. Cztery do końca. Czyli jak już masz 8 kart, bo w tym momencie by się kończyła, kończyłby się stosik kart do dobierania. Okay. W nowej wersji jest taka fajna karta, ten przypominacz, że tam sobie dajemy ją właśnie przed tymi 8 ostatnimi kartami na 4 graczy, czy tam na mniej osób. Jest taka ta zakładka przypominacz i to też mówi, kiedy... Tak naprawdę, no to jak się gra na 4 osoby, ostatnie 8 kart do wzięcia, to jest wtedy ostatnia runda na pożyczki. A, jest napis talia karcików. Last turn for taking loans. A tutaj, jeżeli chodzi o online, tak, to jest, tutaj jest przypomnienie. Bierz dwie pożyczki, tylko zobacz, co możesz wyrzucić. Mm-hmm. Ty ile wydałeś? 7 mamy. Bo ja sobie port postawiłem, mogłem go nie budować, mogłem też próbować dwie pożyczki pyknąć. Albo nawet zbudować połączenie na punkty. Powiem uczciwie, że moje karty już nie pozwalają mi na budowę przędzalni, także będę musiał cię zabudować hutami, żeby odbić punkty. No i właśnie, czy tu nie jest ten element losowości? Twoja strategia opierała się na przędzalniach, no ale nie doszły ci przędzalnie. Czyli wychodzisz... Znaczy nie, miałem kartę przędzalni Cotton Mill, tylko ich jest dosyć sporo w talii i uważałem, że mi podejdą, tak? Tak samo Manchester, specjalnie zabudowałem Manchester, żebyś ty nie miał możliwości budowy przemysłu, a się okazuje, że mi dochodzą karty Manchester. Więc Manchester też jest najwięcej go w talii, jeżeli chodzi o nazwę miasta. Tak samo Cotton Mill, tak wyrzuciłem wcześniej przy jakichś tam akcjach, bo liczyłem na to, że mi dojdą, nie? No i to jest właśnie to. Albo budowałem węgiel w Blackburn, bo akurat wtedy miałem Blackburn i tak wyszło. No to też trochę jest taki może ryzyk fizyk poker, ale jakby tutaj to był mój wybór, tak powiem. Szacowałem po prostu, że dostanę karty, które mi się przydadzą, bo na tyle lokacji, gdzie jest bawełna, byłem przekonany, że coś dostanę, no nie dostałem. I złe karty wyrzuciłem, o, może tak. Mhm. Bo teraz się okazuje, że mam pełno portów na przykład. A na początku miałem tam 2 porty, sobie je kisiłem, oszczędzałem. Okazuje się, że to jednak błąd. Szczególnie, że ty na przykład porty postawiłeś na planszy, więc powinienem się portów pozbyć, bo ja nawet jakbym nie sprzedawał na rynek zewnętrzny, na ten Cotton Demand Track, to mogę użyć twoich portów, a używając twoich portów ja tobie daję tam 4 punkty, bo ty masz porty dwójki. A sam odsłaniam przędzalnie z 12 punktami. Także to jest tylko i wyłącznie moja wina, złe zagranie. Okej, okay, żebym teraz z czegoś nie zwalił. Wziąłeś dwie pożyczki czy jedną? Dwie, dobra. Dwie. Ale to już, oj, lipa z kasą. No właśnie, przędzalnia. O, trzeba było iść. Jakbyś poszedł do Barrow, na powinieneś w stoczni. Błąd z tymi przędzalniami. Tak. Stocznia 18 punktów, przędzalnia 9. Ale spokojnie. Masz ujemny dochód, czyli jesteś tak. Pod kreską, musisz sporo odsetki spłacać. 5. Minus 5. No nic, na szczęście to już jest koniec gry. Ale nie popisałem się. Nie, no jak już szedłeś dwie pożyczki, szedłeś w stocznię, to już powinieneś konsekwentnie walić na stocznię. Tak, bo spojrzałem na te moje porty i tak myślałem, że fajnie byłoby je odkręcić, no ale dobra. Kurczę, na grubości zrobiłeś, okej. Okay. Ja nie mam za bardzo gdzie budować. 46 wydałem. Mogę sobie znowu zbudować coal mine w Bolton. Zaraz wykończymy połączenia. I co jeszcze mogę zrobić?
drugą kartą mogę sobie Manchester. A drugą kartą sobie wezmę podwójny rozwój, zrobię tych hut w końcu, żeby cię zabudować. No to w pierwszym momencie tą hutą trójką ci dwójkę zabuduję w Manchesterze, żeby pozbawić cię tutaj złudzeń. A i co dalej? Jeszcze mi zostały 1, 2, 3, 4. No dużo kart mi zostaje. To sobie zbuduję połączenia, żebyś ty ich nie zbudował. Po prostu. Póki jest jeszcze dosyć tani węgiel. Z Warrington do Liverpoolu to jest dobre miejsce. I z Liverpoolu do Southport. Myślę, że to też jest dobre miejsce. No i okej. Okay. Ale żelazo zostawiłem. Uczciwie. Mógł zabić. Kurczę, ale nie masz pieniędzy. Mhm. To jest częste właśnie u ludzi mało grających, powiem uczciwie, że ktoś nie bierze tych pożyczek za dużo. Wcześniej też jak ma okazję, albo potem właśnie wydaje na jakieś takie dziwne rzeczy jak ty. No. Trzeba było już sobie coś obrócić, żeby te odsetki spłacić. I potem ludzie też czasami siedzą już do końca gry smutni, że nie mają pieniążków i pasują. A że gramy w brasa tradycyjnego, to już pożyczek nie weźmiesz, tak jak w Birmingham. A powiem uczciwie, nawet nie wiem skąd jest ta zasada, że pożyczek nie ma. W sensie jak to jest jakby klimatycznie jakoś tam z duchem gry, z duchem klimatu wytłumaczone. Nie mam pojęcia. Reszta jakoś rzeczy tam było w opisach, dlaczego znikają połączenia ewentualnie kanałowe. Znaczy one nie znikają, ale są marginalne, znaczenie mają. Albo te przemysły z niższymi numerami i tak dalej, i tak dalej. Wiele rzeczy się da klimatycznie wytłumaczyć, ale tych pożyczek nie wiem, nie rozumiem. Czy to jest schyłek już tej ery takiej przemysłowej, że już nikt nie chciał inwestować w to pieniędzy? Ja myślę, że po prostu już ludzie poznali się, jakimi szubrawcami jesteśmy i przestali nam dawać te pożyczki, bo już dobrze wiedzą, że ich nie oddamy. Możliwe. I to fabularnie by pasowało. Już w tylu bankach po prostu jesteśmy zapożyczeni. Tak znani jesteśmy już na mieście, że już nikt nie chce nam udzielić żadnej pożyczki. Co zrobiłeś, Irku? Aha, no odwróciłeś, no sprzedałeś. No tylko to mogę, portu. No więcej nic. Okej, okay, jasne. Więcej co w zasadzie, już chyba tylko będę musiał pasować do końca, bo tutaj pieniędzy jakiś nie zobaczę za bardzo. No, żeby nie przedłużać to już. No z takim kapitałem właśnie to jest to samo, co ci mówiłem wcześniej, że mówienie tutaj o dochodzie, tak jakby ktoś grał na dochód, że niby sobie pompuje ten dochód i patrząc na tego naszego wężyka, na ten tor dochodu, masz właśnie te kilkanaście dochodu nawet, to jest nic w erze kolejowej, dlatego tutaj trzeba mądrze tymi pożyczkami tutaj zarządzać, że tak powiem. No faktycznie masz 8 funtów i 1 funt dochodu. Dochodu, no to nawet nie stać cię na tą kopalnię, bo w żelazo jest za 2. Znaczy na pewno w erze kanałów to na pewno źle zrobiłeś jeden ten myk, że jak wtedy mogłeś wziąć pożyczkę, czy tam ja bym zabudował hutę, czy to ty byś wtedy hutę wybudował, to żelazo, coś tam takiego było, że miałeś okazję wziąć pożyczkę jakby tak i od razu odwrócić przemysł i tam wtedy nie skorzystałeś z tego. I jeszcze jedna akcja teraz chyba była taka, że mogłeś pożyczkę brać i też coś tam zrobić. To są takie niuanse, które potem właśnie wychodzą... Bardzo boleśnie, no. Tak, wychodzi to człowiekowi bokiem. No ale jest to jedna z tych gier, które po partii jestem w stanie prześledzić i zorientować się, tak jak właśnie teraz sobie rozmawiamy, co poszło źle, co można było naprawić, w którą stronę pójść. A nie jest to zestaw po prostu tysięcy łamigłówek, które gdzieś tam zostały rozwiązane w międzyczasie rozgrywki. Tak naprawdę nie jesteś w stanie odgadnąć, czy jeśli tą łamigłówkę byś rozwiązał w taki troszkę inny sposób, to taki. Tu jest widoczny ten związek przyczynowo-skutkowy bardzo wyraźnie. Tak jak w sploterach, osiemnastkach. I tutaj rzeczywiście fajnie, bo widzę w brasie jest też jest ten geniusz właśnie dobrej ekonomicznej gry, w której da się rozłożyć ją na czynniki pierwsze i ocenić, co się źle zrobiło. O, zdecydowanie. Tutaj, tak jak mówisz, ten związek przyczynowo-skutkowy tutaj widać jak na dłoni, szczególnie jak coś sfajczysz, coś zepsujesz, to
to od razu ci to potem gra pokazuje. To jest właśnie taki, no mów. Stary styl grania, tak? Tutaj właśnie to jest, nie wiem, no kiedyś tak tworzyli gry, że tutaj jednak gracze tworzą grę, gracze grają ze sobą, musisz śledzić, co przeciwnik robi, co, jakie przemysły buduje, co rozwija, gdzie ewentualnie może się budować, tak? Korzystać z jego infrastruktury, jechać jego połączeniami, czy tam płynąć kanałami, czekać, żeby on właśnie dorzucił ten węgiel, tak? Albo ty mu dorzucasz, ale też masz z tego korzyść, bo na przykład bierzesz pożyczkę, potem budujesz kopalnię węgla, która się obraca i masz dużo kasy, nie? Także tutaj trzeba naprawdę bardzo, bardzo umiejętnie tutaj sterować grą i patrzeć cały czas na no jest to trochę tutaj przeciwieństwo tego, z czym spotykamy się w dzisiejszych grach, które są przeładowane zasadami, akcjami. I tak na przykład dla porównania Feudum, które lubię, no ale tam, żeby tak naprawdę zacząć sensownie grać, przebrnąć przez ten gąszcz zasad, mechanik, tych wszystkich zależności, to potrzeba by no, kilkadziesiąt gier, żeby siadać już z jakimś planem, tak jak do Brasa. No, Bras jest głęboką grą, ale jednak łatwiej chyba pozwala się poznać dzięki tym prostym zasadom. Dzięki tym widocznym związkom właśnie przyczynowo-skutkowym widzimy, nad czym możemy pracować, co zmienić i to jest fajne, bo w ten sposób się bawimy grą, poznajemy ją, a tam to cały czas jest taka nauka na zasadzie, no jak wsadzę drucik w tą dziurkę, to czy telepnie mnie na całego, czy tylko troszkę, a tutaj tyle, a tutaj napięcie takie. I tak nie ma chyba dla mnie takiego fanu w odkrywaniu gry typu Feudum, jak właśnie teraz widzę Bras, gdzie dzięki prostocie zasad można się już zagłębić w te możliwości gry. Tam jest to dużo bardziej tak jakby zasłonięte tym gąszczem możliwości mechanik, bo tam jest i mapa, i te koło gildii, i różne stanowiska w mieście. Możesz być rycerzem, możesz być sługą i tak dalej, i tak dalej. Ja mówię przykładowo Feudum, akurat tak mi przyszedł do głowy jako gra z interakcją, co się dzisiaj w ogóle rzadko zdarza, ale Feudum jest grą z interakcją i ma ten element ekonomiczny też mocny. Jednak to wszystko jest takie troszkę właśnie za bardzo zagmatwane, a tutaj jest prostota niesamowita w porównaniu z tymi grami. Więc nie chodzi tutaj o żadną łamigłówkę, tylko no, takie analityczne, sensowne myślenie. Tak gdzieś to widzę, być może niesłusznie. Znaczy, no właśnie chciałem zapytać, dlaczego te swoje Feudum tam wsadzasz, ale dobra, no, chodzi mi o porównanie, okay, powiedzmy współczesnych gier. Feudum dam jako przykład, okay, jasne. Z taką właśnie, tak jak powiedziałeś, starą szkołą. Jaka jest różnica między tymi grami? No bo tutaj no bo tak jak mówisz, jak porównać z czymś nowym, to teraz tak sobie szukam w głowie i szukam na półkach, patrzę sobie po pokoju i za bardzo, no nie mam słabych gier na półkach. Ale za bardzo też nie mam porównania z tymi nowymi grami. Bardziej mi się to kojarzy właśnie z tym Age of Steam, no, które jest też Wallace'a i Pokera, czy nawet z osiemnastkami, że jest to głęboka gra, tak jak mówisz, no, zasady może nie są przesadnie skomplikowane, ale też trzeba chwilkę pograć, żeby zajarzyć. Ale znowu jest ten taki myk jak w osiemnastkach, że masz pewne, jakby to powiedzieć, żelazne zasady, tak? Coś tam, to robimy, tego nie robimy na pewno. Mhm. Ale znowu są takie przypadki, że trzeba znowu złamać ten schemat, wiedzieć kiedy, wiedzieć po co, mieć jakieś tam wyjść poza właśnie ten schemat, wyjść poza właśnie jakieś tam ramkę, poza tablicę, żeby coś tutaj skontrolować. No tak jak mówiłeś, nagle pomyślałeś o tym, żeby zacząć od stawiania drugiego poziomu przemysłów w pierwszej erze i okazało się, że to był strzał w dziesiątkę, nie? Gdzieś na początkowym etapie poznawania tej gry. Tak. A okazało się, że ludzie na świecie byli mądrzejsi już od trzeciego poziomu startowali. Do Polski także wszystko później dociera. Ale to jest prawda, nie? To jest właśnie najfajniejsze jest to, jak tam coś odkryjesz, a nawet jak z kimś grasz, tak? I to jest też bardzo fajne i to lubię w grach, że jak obserwujesz tam lepszego przeciwnika, tak? Co on robi, jeżeli żyjesz grą, a nie tylko sobie tam stawiacie pasjansa, że widzisz, co on robi, jaki to ma właśnie skutek, co tutaj, no, to już powiedziałeś, doskonale widać. I też potem próbujesz też to naśladować, tak, czy skopiować, albo potem udoskonalać taki plan. I widzisz, że to ma sens. To też jest świetne, że
z gry na grę się uczysz i to widać. A nie ma czegoś takiego, że jest frustracja, bo właśnie tak jak mówisz, to nie taka łamigłówka, albo gdzieś tam jakiś trybik nie wszedł i coś tutaj nie zagrało. To jest jednak stara szkoła, no i to nie pasuje ta gra do nowych czasów. Nie deprecjonując oczywiście tych gier, bo są ludzie, którzy lubują się w tego typu zagadkach i dla nich te gry robią świetną robotę. No, my jednak szukamy tego typu interakcji, tego typu gier, właśnie jak Brass czy Osiemnastka. I tutaj nie ma co się oszukiwać tak. Albo czy złościć na jedni na drugich, tylko po prostu no, każdy z nas szuka gdzieś przestrzeń dla siebie i widzę, że cieszę się, że udało mi się właśnie poznać Brassa bliżej dzięki tobie, bo dostrzegłem te rzeczy, których zupełnie nie widziałem. Także mam nadzieję, że uda mi się zdobyć większe doświadczenie w tej grze, bo inwestycja w czasów tego typu gry jest naprawdę ciekawą zabawą. No i o to tutaj chodzi w tym wszystkim. Żeby znaleźć takie gry, które dlatego cię bawią. Dlatego uważam tę grę za genialną, bo te godziny spędzone nad planszą właśnie dają ci niesamowitą radochę i to uczenie się tej gry. A dwa, czy tam przede wszystkim jest to, co najbardziej lubię, czyli grasz z kimś, tak, jest interakcja, jest, czy jest ta negatywna, czy bezpośrednia, jak zwał, tak zwał, ale nie ma czegoś takiego, że gramy w oderwaniu od siebie. Wszystko wpływa na planszę, na drugą osobę. Musimy też czytać przeciwnika, to mi się bardzo, bardzo podoba. Podoba mi się, że tą grę gracze mogą zepsuć. To jest taki trochę kredyt zaufania i odważny gest ze strony autora gier, że daje produkt, który może się nie przyjąć właśnie z tej racji, że gracze powiedzą, że gra jest zła, popsuta, bo to nie działa, tamto nie działa i nie dadzą jej szansy. I to wynika chyba z tego, że w dzisiejszych czasach mamy za dużo gier i nikt na taki gest odwagi się już nie odważy, bo ludzie po prostu na BGG szybko napiszą, że po dwóch partiach, że gra jest beznadziejna i przeskoczą dalej. Kiedyś, kiedy mieliśmy mniej gier, to siłą rzeczy te gry ogrywaliśmy i dawaliśmy dużo większy kredyt zaufania do autora, do projektanta, jak i do samej gry. Mam takie wrażenie, że te gry były ogrywane i po 10-15 partiach to mówi: o, zobacz, tu jest furtka. Dlatego splotery przez długi czas miały tylko tak wąskie grono odbiorców, dopiero Food Chain to zmienił, bo no, Food Chain chyba taki najbardziej normalny jest, jeśli chodzi o ich euro, ale oni się też nie certolili z ułatwianiem progu wejścia dla graczy, nie dawali wskazówek. Pewnie nieraz nie sobie tak, boki splotter zrywali, czytając komentarze. Splotter zostaje splotterem od początku do końca. Tak, robią, tak jak mówisz, niepopularne gry, bo próg wejścia jest wysoki i po, nie wiem, jednej, dwóch grach nie wiesz, jak grać i zazwyczaj cię gra wali po głowie inni gracze. I no we wrześniu będzie dodruk Great Zimbabwe. Pewnie dużo ludzi zakupi po sukcesie Food Chaina. No i powtórzą się te same pewnie głosy, które były parę lat temu, że ten bóg jest przegięty, tamten jest przegięty, gra jest zepsuta. Że tego boga odrzucamy, bo on na dwie osoby to nie działa. I poprawiamy sobie, wprowadzamy home rulesy, no ale tutaj do splotterów mam pełne zaufanie, jeśli chodzi o projektowanie i pomysł na gry. Dobra, dawaj. Pasuj i rzucam karty. Ty pasuj i kończymy grę. Dobra. Ale co do tego Wallace'a, to właśnie to stary styl, tak jak mówisz, że kiedyś więcej się odkrywało gry, więcej się grało, dlatego te osiemnastki nasze sławetne mają, no są grami w ogóle sprzed dwóch epok chyba, jeżeli chodzi o granie. Dalej prezentują ten styl, że gracz może być gdzieś tam zakopany, ale się uczy, tak? I jest ta interakcja. Wallace tutaj zrobił też świetną robotę. Splotery też tam skąd się wywodzą, to można było posłuchać w waszym odcinku. I oni dalej temu hołdują. Nie? Na przykład Wallace już poszedł w inną stronę. Potem Age of Industry było już takie wygładzonym tak. Brassem. No ale to tak jak Agricola i Caverna. Dużo osób się od Agricoli odrzuca ze względu na krótką kołderkę, na ten głód, biedę. Bardziej mi się potem podobała Agricola, jak zobaczyłem Cavernę, która miała być tam wow,
ale okazało się, że tam wszystko przychodzi łatwo i to jednak nie ta gra, której szukam. No ale to też duch czasu, tak? Jak teraz mówisz, że ludzie by taką grę zostawili, bo się nie chcą jej nauczyć. No a teraz ludzie grają tam kilka partii w jakąś grę, w nowy jakiś tam eurosuchar. I w sumie też go zostawiają, bo chwilę pograją, zobaczą jakieś tam drogi do zwycięstwa i dochodzi coś następnego, jakby tutaj nie ma tego pola takiego do pogłębiania, do czegoś ciekawszego, do zagrania czegoś ciekawszego, więc to jest też takie... dobra, jeszcze patrzę, co ja tu mogę fajnego zrobić. Preston, Coal Mine, Ironworks, port. Dobra. Zbuduję sobie port w Liverpoolu. Sprzedam moje przędzalnie do tego portu. Nie no, fajnie widzisz, fajnie, że zagraliśmy, fajnie, że jakby tutaj zmieniłeś zdanie. Tak. O 180 stopni, gry. No. Dalej nie masz pieniędzy, żeby coś zbudować, ale bieda. No nie, ja już tylko tutaj pasuję do końca. Będziesz asystował. Jak to powiedział, Kmicic, skończ, właśnie wstydu oszczędź. To wszystko się nagrało. Ja sobie jeszcze sobie zbuduję sobie jeszcze tutaj kopalnię węgla w Wigan, albo lepiej w Warringtonie, bo Wigan, ty masz 3 połączenia do Wigan, żeby ci punktów za dużo nie dawać. To też zawsze na to warto patrzeć. Zbuduję jeszcze jeden przemysł, to tobie daję 3 punkty, a sobie dam 1, więc nie zbuduję tego. Mimo tego, że jakoś tam słabo ci idzie, to gramy twardo do końca. Okej. Okay. A, jednak było cię stać na połączenie. O tym nie pomyślałem. Dobra, jeszcze w Warringtonie zbuduję węgiel. I na koniec jakieś podwójne połączenie. Pamiętasz jakieś rekordowe wyniki? Jeżeli chodzi o dwuosobową grę? No w ogóle. Jakiś taki, ogólnie, bo tutaj im gra bardziej zacięta, tym wyniki mniejsze będą, prawda? Jeśli masz duży wynik, to znaczy, że pozostali gracze pozwolili ci grać. Powiem tak, że czasami jest kilkadziesiąt punktów różnicy. Na przykład ktoś ma 100, powiedzmy około, teraz już naprawdę musiałbym zobaczyć w te statystyki wszystkie, około na przykład 160 punktów ma wygrywająca osoba na 4 osoby, a osoby tam na niższych miejscach mają powiedzmy 30 punktów mniej, tak? 20 punktów mniej. To jest po prostu przepaść. Bo jak sobie zobaczysz na te żetony i co musisz zrobić, żeby wyrobić sobie przewagę tam 20-30 punktów, to jest właśnie, no to jest przepaść, nie? I szczególnie w partiach wieloosobowych. Bo różnica kilku punktów to jest powiedzmy jeden żeton, tak? Jeden żeton, jakieś tam dobre połączenia, zabudowanie komuś tej huty, to jest tam powiedzmy ta kilkupunktowa, tam do, nie wiem, dziesięciopunktowej różnicy. No powiedzmy, jak masz hutę poziomu trzeciego, tak? Ona daje 7 punktów. Ja cię zabuduję hutą poziomu czwartego, która mi daje 9 punktów, to ja dopisuję sobie 9, a tobie odejmuję 7, więc już jest między nami 16 punktów różnicy, nie? Więc nawet, ale wypracować taką sytuację, to też trzeba na to pracować, tak? No między nami jest różnica 57 punktów. No to... No ale ostatnie, tak, rundy w ogóle tylko pasowałem. Bardziej to twoje błędy, tak, nie? Tak, i to właśnie są błędy początkującego. No ale właśnie to jest to, że jakaś tam nowa osoba w to zagra, tak? Zobaczy, że o Jezu, nie da się, ja coś robię, nic mi nie wychodzi, a ten drugi się tam świetnie bawi, to głupia gra, nie będę w to grał, nie? A to jest kwestia tego, żeby wyeliminować takie oczywiste błędy. Nie dziwię się w sytuacji, w której ktoś jest przejechany 5-krotnym wynikiem, tak jak w uczeniu, no i po prostu mu się nie chce. I to jest też moim zdaniem źle poprowadzona gra w takiej sytuacji. Jeśli ktoś siada pierwszy raz do stołu, taki jak w uczeniu, i jest zostawiony tako, żeby po prostu po poznaniu zasad sobie grał, to mało która osoba się nie odbije i powie, no fajna gra, ale żeś mnie przeorał. Więc tutaj też trzeba. No to tak samo splotery, tak samo osiemnastki, dlatego już jest taka obiegowa opinia, żeby jednak siadać z kimś doświadczonym, żeby pokazać, żeby próbować tutaj posłuchać dobrych rad. My też graliśmy w tego Brasa, ja potem zacząłem grać online, tam wiadomo, zobaczyłem inny świat zupełnie, to jest naprawdę, poziom w internecie jest naprawdę niebotyczny.
i też na przykład z żoną potem grałem, pozdrawiam Ada, z żoną grałem w domu i jej też mówiłem, że tego nie rób, tak rób, a tego nie rób, coś tam. I ona się na mnie też denerwowała, że jej tam powiedzmy jakby nakazuje, że tak powiem. Znaczy mówiłem, tłumaczyłem dlaczego, ale ona twierdziła, że nie, a po co, a na co, a potem sama zobaczyła. I potem ludzi też lała u nas w Opolu, więc, więc jesteśmy okropni. Ale to kwestia tego, żeby właśnie się nauczyć, coś popatrzeć, tak? A nawet jak komuś potem już jest ten etap, że nie podpowiadam tam ludziom, z którymi gram nasty, czy tam gdzieś kilkudziesiętny raz i oni też widzą, że ktoś coś robi, tak? To jest bardzo fajne, co lubię w grach, że się uczysz, podpatrujesz. No nie wiem, mi to akurat bardzo, bardzo pasuje i imponuje. Że mogę się uczyć gry. O. Bo takie wyjście na łatwiznę już, nie wiem, zobaczenie wszystkiego po jednej, dwóch partiach, to jest takie, no smutne, a są takie gry, nie? To nie dla mnie. No dużo ciekawiej się uczy od ludzi niż od algorytmu gry po prostu. A pewnie. No widzisz, zagraliśmy teraz we dwójkę, tam jakieś rzeczy ci mówiłem, mniej więcej co byś tam musiał zrobić, powiedzmy, albo jak ja bym coś rozwiązał, też jakiś tam miałem pomysł, jeden, drugi, też coś na żywo rzeźbie, tak? Ja też tutaj się dawno bardzo w Brasa nie grałem, no półtora roku temu grałem w Brasa. Jakby nie, jakieś tam schematy pamiętam, schematy znam, co trzeba robić, ale też lubię tutaj rzeźbić na bieżąco, bym tak powiedział. A co jeszcze jest ciekawe i bardzo, bardzo tutaj na plus, że jakbyśmy siedli we trójkę, już plansza by była wiadomo cała, nie ta okrojona we dwójkę, gra by zupełnie inaczej wyglądała, tak? Siedlibyśmy na cztery osoby, na czwórkę, to już w ogóle byłoby świetnie i to jest też strasznie naprawdę ciekawe i ta gra się staje taka ciasna, jak każdy już powiedzmy zna te zagrania, tak? A to wszyscy idą w przędzalnię. Albo ktoś tam będzie szedł w huty, albo ktoś będzie szedł w te stocznie, tak? Ktoś tu w porty. Jakby widzisz, co ktoś kombinuje i jeszcze chcesz go wyprzedzić, tak? Jak trzy osoby idą w przędzalnię, to jest normalne na cztery osoby. I trzeba być tym gościem, który pierwszy sprzeda tą bawełnę ze swoich przędzalni. No właśnie, jak to jest tutaj z kolejnością? Czy faworyzuje bardzo? Nie mówię o kolejności w trakcie gry, która tam się już wywiązuje z racji tego, ile wydałeś pieniędzy, ale na początku gry, jak ona bardzo determinuje, wspomaga graczy. Nie. No bo ktoś pójdzie pierwszy w przędzalnię, jeśli będzie dobrze grał, no to on będzie tym pierwszym, który będzie prowadził. Nie. Właśnie tu jest taki myk, co inni gracze robią. To jest dokładnie to samo, co w grach starej szkoły, że gracze muszą być tymi strażnikami Teksasu i reagować, tak? Bo ktoś może zbudować trzy przędzalnie i czekać, że on sobie te trzy spuści, a ty wtedy masz na przykład dwie przędzalnie i sprzedajesz te dwie, tak? I ktoś wtedy, ten demand track się kończy. Wcześniej wyciągasz ten korek. A znowu jak ludzie nie reagują na to, czyli na przykład jeden idzie w przędzalnię, to reszta myśli, a to ja nie pójdę w przędzalnię, bo zaraz ten, jestem drugi, tak? To sobie pomyślę, to ja pójdę w porty, bo skoro ten pierwszy idzie w przędzalnię, to pewnie ten trzeci też pójdzie i może ten czwarty. No i się okazuje, że ten drugi idzie w porty, a trzeci idzie nagle, będzie już próbował na stocznie grać już na drugą erę, na koleje. I się okazuje na przykład, że jedna osoba idzie w przędzalnię. I wtedy na przykład jest pozamiatane, tak? Bo on może już trójki, czwórki poobracać w erze kanałowej. Ale to też jest na to recepta, żeby właśnie nie budować połączeń, tak? Bo ktoś może mieć fajnie ma te przędzalnie, ale żeby zbudować te przędzalnie, to jeszcze musi mieć węgiel. Tak, bo żelazo to tam można, powiedzmy, dowieźć wozem drabiniastym, ale ten węgiel już musiałby kanałem przypłynąć w pierwszej erze. To jest pierwsza rzecz, że na przykład kogoś odcinasz od węgla, a dwa, nawet jak już ktoś miał ten węgiel, to odcinasz go od portu, tak? I on wtedy nie stara się, wtedy na więcej osób starasz się budować tak na tych obrzeżach, żeby być blisko portu. Także to jest też świetna. No powiem, jest idealnie jakby dla mnie zbalansowana ta gra, jest tutaj ta mityczna losowość, no to tak jak teraz graliśmy, tak, mi się wydawało, że dojdą mi inne karty, mogłem zupełnie, na przykład źle zrobiłem, bo powinienem porty wyrzucać, a nie przędzalnie, bo nawet jak sobie postanowiłem, że swoje przędzalnie sprzedam, moją bawełnę do moich portów, co tak naprawdę było bez sensu, bo moje porty dały mi tam 10 punktów, tak, a jakbym zbudował trzecią przędzalnię, poziomu czwartego miałbym 12 punktów, więc w jednym ruchu, jedną kartą miałbym 12 punktów, a tak dwiema kartami miałem 10 punktów. Więc to jest też no, prosta matematyka.
prosta matematyka, tylko czasami właśnie ten wybór jest taki, że nie wiem, głowa się gotuje, a tutaj czasami wystarczy po prostu przeliczyć, a tu dostanę dwa PZ-y więcej, jak u Felda, więc idę w to i tyle. Też to nie jest jakby super skomplikowane. No dobra, dzięki za grę. Pozostało nam jeszcze może takie na gorąco podsumowanie ogólnie gry, to powiemy, o czym jest ta gra, chociaż myślę, że wszyscy wiedzą, ale jakoś postaramy się podsumować nasze spostrzeżenia na temat gier, zarówno z takiego początkującego punktu widzenia, jak i osoby, która już zjadła zęby na tym tytule, i zobaczymy, co wyjdzie. Także zapraszamy do ostatniego, trzeciego odcinka. A ty co, lecisz na mecz, tak? Tak, lecę na mecz. Zobaczymy, co i z meczu, i z naszego brasowania wyjdzie. Mam nadzieję, że jeszcze nam się uda przynajmniej coś. Może o Birmingham jeszcze nam się uda. Jak będzie 100 tysięcy lajków, to jeszcze może o Birmingham coś pogadamy. No nie, bo wtedy stracimy te lajki. Ale w Birmingham jest piwo, to jest dobra zmiana. Mocny haczyk. Dobra, trzymaj się, dzięki. Dzięki, hej, dzięki wielkie. Hej.